Dzisiaj Wam szybko powiem parę rzeczy takich, które Wam się przydadzą, które gadamy naszym kampersom starszym, żeby im pomóc wejść na profesjonalne granie w koszykówkę. Dzisiaj sobie spróbujemy ustalić, jak Wam ułatwić zostanie tym koszykarzem lub koszykarką. Co ważne, te rzeczy, które teraz, nad którymi będziemy pracowali, nie wymagają od Was posiadania dobrego wzrostu, warunków fizycznych. Wymagają od Was tylko przełączenia sobie w głowie i większość z nich będzie można zrobić, jak wyjdziecie już z tej sali. To jest bardzo ważne. Ponieważ my musimy sobie zbudować, każdy z Was chce zostać koszykarzem lub koszykarką. I my musimy sobie zbudować w tej chwili model osobowości koszykarza, którym chcemy zostać i zacząć już teraz stosować te rzeczy, które potrzebujecie. To wam bardzo ułatwi Wasze późniejsze życie. Większość z Was jest jeszcze bardzo młodych, więc nie stosujecie tego. Na razie po prostu przychodzicie na trening i patrzycie, co się dzieje. Zazwyczaj dogadam trochę starszym graczom i tym, którzy już chodzą tam na nasze zawodostwo i tak dalej, ale powiem Wam to dzisiaj, żeby nie mieć do siebie pretensji, że nie chciałem Wam czegoś przedstawić, bo naprawdę, jeżeli chodzi o ten turnus, to, co dzisiaj grupa A, co dzisiaj sobie zaczęła, że nie mogliśmy trafić dwóch lejapów z rzędu, to się raczej nie wydarza na naszym kampie. Tak to się jakoś ułożyło, więc musimy coś zmienić. Więc tak, to jest tablica, którą sobie zrobimy, dzisiaj sobie zrobimy, lekko piszemy. Musimy znaleźć model osobowości, model takiego zawodowego koszykarza, którym chcemy się stać, ale musimy wyszukać tu rzeczy, które ten zawodowy koszykarz będzie robił, jak będzie zawodowcem, które my możemy robić już teraz. Tak jest skomplikowane, czy nie? Kumacie? Nadążacie? Mamy kilka takich dziedzin naszego życia. Pierwsze to będą nasze cele, potrzeby działania, aktywności, które musimy podjąć, żeby tym koszykarzem zostać. Drugie, co musimy przestać robić, żeby tym koszykarzem zostać. Trzecie, jakie musimy i z kim budować relacje. Kolejna rzecz to jest, gdzie, kiedy musimy robić te pewne rzeczy. No i najważniejsze, jakimi cechami się ten koszykarz musi co? Jakie te cechy musi posiadać ten nasz koszykarz. I tym będziemy się zajmowali. Na początek ja Wam powiem parę rzeczy, żeby Was rozkręcić, a potem chciałbym, żebyście Wy resztę dopisali. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, tam po prawej, napisałem o przygotowanie. Co to Waszym zdaniem może znaczyć? Jak Wy, jako młodzi koszykarze perspektywiczni, chcący być koszykarzami zawodowymi, możecie się przygotowywać? Do czego? W jaki sposób? Słucham. Co to znaczy? Chciałbym, żebyście się nie bali swoich myśli rozwijać, czyli jeżeli mówimy na przykład do treningu się rozgrzać, to nie czekasz aż na moją aprobatę, czy to było dobrze, czy źle, tylko gadasz dalej. Musimy się też nauczyć być jacy? To jest napisane tu gdzieś, czy nie? Nie, ale dobra, za chwilę dojdziemy, cierpliwie to dobra, ale słucham, no. Możemy nie wejść od razu tak na trening, bo może zostać w kontuzji. Czyli rozgrzać się fizycznie. Tak. Dobrze, dalej, co jeszcze? Jak się jeszcze można przygotować? Założyć sobie jakieś cele na dany trening, w sensie postawić sobie to, co chcemy zrobić i rozliczyć się pod koniec treningu z tego. Dobrze, co jeszcze? Na przykład będziesz wiedział, że trening będzie ciężki, to się jakoś psychicznie przygotować do tego, że wiesz, że dasz się do 100% czy coś. Tak, a propos tej 100%, musimy sobie wyjaśnić bardzo ważną rzecz. My na kampie chcemy Was nauczyć, że unikamy mówienia i słuchania, jak nam mówią ludzie, że będziesz najlepszy, musisz, jak ty nie trenujesz, to ktoś inny trenuje i będzie cię lepszy i takie rzeczy. To są takie rzeczy, które trochę nas pędzają w przemotywowanie i to są puste słowa. Okej, trzeba trenować na 100%, tylko musimy mieć świadomość, że każdego dnia nasze 100% jest inne. Czasami mamy taki dzień, że nasze 100% jest tu, czasami mamy, że tu, czasami, że tu. I tak po prostu to jest sinusoida. Nie jest tak, że zawsze jest na 100%. Czasami na przykład naszym 100% może być stwierdzenie, że dzisiaj odpoczywam, nie trenuję. Bo potrzebuję odpocząć, żeby jutro trenować. To jest wtedy nasze 100%. Nie możemy mieć takie przeświadczenie, że nie poszedłem na trening, bo się źle czułem i teraz coś straciłem, bo to nie tędy droga. To wtedy doprowadzi do takiego przemotywowania. Tak samo naszą motywacją nie powinno być to, że mamy być najlepsi na świecie w koszykówkę, bo nigdy nie będziemy. Zawsze będzie ktoś lepszy w czymkolwiek. No to nie mówię o koszykówce, w czymkolwiek. Zawsze ktoś będzie od nas lepszy. My mamy być po prostu najlepsi, mamy czuć ten progres, że my stajemy się każdego dnia coraz lepsi od tego, jak byliśmy wczoraj. Robimy jakiś postęp, coś nas przybliża do naszego celu i tak dalej. To musimy sobie zaprzyjaźnić się z tym procesem całym, który trwa, czyli naszym rozwojem koszykarskim, rozwojem jako ludzi. Z tym się musimy zaprzyjaźnić, wtedy te efekty przyjdą same. I może wtedy będziemy najlepsi w Polsce, to będzie Mistrzostwo Polski. Może wtedy zagramy w Eurolidze i
wygramy Euroligę, to będziemy wtedy mistrzem Europy, ale na rok tylko, bo jeżeli obronimy za chwilę, będzie kto inny. Wtedy ten proces sprawia o wiele satysfakcji. Wielu pro playerów, oni nie mówią, że oni są najlepsi i tak dalej. My chcemy tylko po prostu wiedzą, że dla nich to, tym bycie najlepszym jest to, że mają super życie, są zawodowymi koszykarzami, a te wszystkie zwycięstwa i porażki to są tylko przy okazji ich ciężkiej pracy i fajnego życia. Co do przygotowania, to dobre, mówimy treningi, przygotowanie na treningi, czyli rozgrzewki. A co w bani możemy, jak możemy się w bani przygotować do naszych treningów? Wczoraj też o tym gadaliśmy. Słucham. Nie zgłaszamy się, tylko gadamy, nie jesteśmy w szkole. Czyli przypominać sobie, co było na treningu, idąc na trening, szykuję sobie, co może być, na co mi nie wychodziło. Dobrze, dalej. No, jakie mam pomysły? Do meczu jak się można przygotować? Jak, co to znaczy skupić się? Wejść w grę, w sensie takim... Jak? Konkretnie. Nas interesują konkretne rzeczy. Czy to są dobre odpowiedzi? Skupionym jakby przez cały mecz być jakby skupionym tak, żeby dać siebie 100% na meczu. Na grze. Jeszcze zrobić dobrą rutynę rano i wieczorem. Jaką na przykład? Jaki? Konkretny. Nie poruszajmy się w takich barierach, które można gdzieś wyczytać w jakimś w rolce na Instagramie. My chcemy tu zrobić konkretne, każdy ma tu wyjść i mieć konkretne przykłady rozwiązań na swoje problemy. Czy da się skupić na cały mecz? Nie. Nie jesteście w stanie się skupić na 30 sekund. Nikt, żaden człowiek nie jest w stanie zatrzymać uwagi na 30 sekund. Nie jest to niemożliwe. To, że ktoś się skupia na cały mecz, jest takim sloganem. Starajcie się teraz nie myśleć o słoniu na przykład, albo o jakiejś innej rzeczy, której będę tu za chwilę gadał. Nie da się tego zrobić. Nie da się skupić na jednej rzeczy na dłuższy okres. Bo będziecie na treningu siedzieli i będziecie mówili, zjadłem teraz gofra. Albo i przychodzą różne myśli na treningu, odpływały myślami. Nie da się skupić. Trzeba umieć dobrze to kontrolować. Oczywiście można się wyciszyć. Jak to się robi? To były dobre odpowiedzi, tylko musimy... Da się skupić do meczu, to jest dobra odpowiedź, tylko musimy się zdomowić, że nie da się skupić do całego meczu. Bo to są fragmenty naszego myślenia. Jak się wyciszyć przed meczem? Słucham. Co to jest medytacja? Uspokojenie serca, pulsu. No dalej. Siedzenie i na przykład wdychanie powietrza nosem i wpuszczanie dyszy. Czyli ćwiczenie oddechowe. I co wtedy robisz? Klejasz ciało i się... Nie, ale co robisz w głowie, jako ty? Co, o czym myślisz? Nic. Medytacja to nie jest niemyślenie. Co to jest medytacja? Tak, medytacja to jest mniej więcej to, co powiedział Andrzej, czyli poznawanie własnych myśli i sobie je porządkowanie. Czy to jest emocja, czy to jest jakaś myśl. Ponieważ myśli nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Nie jesteśmy w stanie nie myśleć. Nawet jeżeli nam się wydaje, że o czymś nie myślimy, to nie jest to możliwe. 40 tysięcy myśli jest około człowieka bani. I medytacja polega na tym, że uczymy się uważności, że skupiamy nasze, próbujemy się koncentrować na pewnych rzeczach. Jeżeli ktoś się kiedyś zainteresuje medytacją, jest to super. Większość graczy medytuje przed meczami. W taki sposób nazwijmy to profesjonalny, że przenoszą tą uważność, punkty ciała i tak dalej, a nazywają swoje myśli, jest to świetne i warto to robić, ale jest to zbyt teraz za hardkorowe, żebym wam to w tej chwili wytłumaczył. Ale jeżeli chodzi o taką medytację, którą my możemy zrobić koszykarską, żeby nam ona pomogła, pierwszą z tych medytacji, która właśnie nauką z koncentracji jest to, żebyście próbowali, kończąc, jak wyjdziecie z hali na treningu w ramach tego przygotowania, zamknąć sobie oczy i cały trening przejechać myślami. 3 minuty to trwa. Jadę po kolei. To robiłem, to robiłem, to robiłem, to robiłem. Tu nie trafiłem, tu trafiłem, tu znowu nie trafiłem. I sobie przejeżdżam myślami, żeby mieć to świadomość. Potem, jeżeli na przykład jesteście dzisiaj w łóżku i chcecie iść spać, no to cały dzień możecie sobie przejechać myślami, nie używając tylko treningów, ale też cały dzień tu. Poszedłem na śniadanie, nałożyłem sobie to, nałożyłem sobie to, nałożyłem sobie to, poszedłem tu, gadałem z tym, o tym. I odtwarzacie sobie cały dzień. I w momencie, kiedy podczas tego odtwarzania, treningu lub tego całego dnia, pojawia się jakaś inna myśl. Jakaś taka. No nie związana z tym, co teraz robicie. To nie chodzi o to, że mamy zacząć od nowa, tylko mam się zatrzymać, powiedzieć, dobra, pomyślałem sobie teraz, że chce mi się pić. Wracam do mojego dnia i jadę dalej. I potem znowu sobie pomyślałem, o dobra, napisałbym do jakiegoś kumpla. I dalej jedziemy. To jest taki wstęp do medytacji. To mniej więcej jest medytacja, tylko że oni, nazwijmy to ci gracze, oni trochę inaczej traktują, ale ten mechanizm tak działa, że oni się skupiają na czymś, przychodzi jakaś myśl, oni odnotowują, że ona przyszła, puszczają ją dalej, wracają do swojego. To jest mniej więcej taka w wielkim skrócie, na czym polega medytacja. To się wydaje, że tak siedzą ludzie i myślą, ale oni wtedy na przykład sobie mówią, robią sobie body scan, czyli jadą sobie taką, tak wyobrażają sobie, że idzie przez ich ciało prąd,
cały czas od stóp do głowy i tak dalej. Jak przyjdzie jakaś inna myśl, to oni się zatrzymują i potem jadą dalej. To dla nas, dla koszykarzy super jest, żeby nasza świadomość treningowa była lepsza, żeby sobie tak odtwarzać to. I to będzie czasami przychodziło dużo tych myśli, czasami mniej. Im dłużej będziecie robili, tym lepiej. A przed meczem można to zrobić w jak wspaniały sposób, żeby dobrze wejść w mecz. Tą techniką, że sobie wyciszam się, puszczam muzę, jeżeli lubię. I o czym mam myśleć przed meczem? No to jest po naszym meczu. Tak jak treningi analizujemy, to sobie analizujemy mecz. Ale teraz chcemy złapać to flow przedmeczowe. Co możemy sobie zrobić w głowie, żeby nam się skupić przed meczem? No ale muzyka leci jako tło, jeżeli nie lubimy ciszy. Ale czyli przyłożyć sobie, założyć sobie założenia. Ale to jest ciągle przeszłość, a my chcemy przyszłość. Dobrze, ale muszę was naprowadzić. Co dalej? O błędach raczej nie chcemy myśleć, jak już jesteśmy na meczu, bo wtedy nasze myśli nas... Pamiętajcie, że nasz mózg jest taki, że jeżeli myślimy sobie o czymś złym i nie umiemy jeszcze tego tak bardzo kontrolować, to nam te myśli przychodzą, się potęgują. Jak przed meczem zaczniesz mówić, nie chcę popełnić błędu, nie chcesz popełnić błędu, za chwilę go popełnisz. Będziesz cały czas zesrany tym błędem. Warto sobie zrobić trening, tak zwaną wizualizację. Czyli co? Wyobrazić sobie, co chcemy zrobić. Wyobrazić sobie zagrywkę. Czyli to, co nam trener gada, że mam jakieś założenia, to ja mam sobie nie wyobrażać tego momentu, jak się cieszę po meczu, że wygrałem. To jest taka błędna wizualizacja. Tylko mam sobie zrobić to, że zamykam sobie oczy, jadę sobie, słucham tej muzyki, wyciszam się i myślę sobie, wyobrażam sobie z zamkniętymi oczami te akcje, które gdzieś tam robię, swoje akcje. I wtedy nasza pewność siebie wzrasta. Dlatego napisałem tutaj też mocne i słabe strony. Każdy z was, nieważne czy jesteście młodzi, wszyscy są młodzi, ale na jakim etapie koszykarskim, wszyscy powinniście już teraz znać jakieś swoje mocne strony koszykarskie. Słabych oczywiście będzie więcej, bo macie mniej doświadczenia, ale powinniście znać parę mocnych stron swoich w tej chwili. Na czym bazujecie w swojej grze? Niektórzy bazują, bo mają prawą rękę, to sobie wjeżdżają na prawo. Niektórzy mają dobry rzut z jakiejś jednej klepki, niektórzy mają po jednym krosie. I takie rzeczy powinniście już mieć w swoim repertuarze. Niedużo, bo nie jesteście jeszcze na tyle doświadczenie, ale coś każdy powinien o sobie wiedzieć. I wtedy sobie też to przed meczem wizualizować, jak będziecie zdobywali punkty, żebyście wy przychodząc w mecz mieli świadomość, co możecie zrobić na tym boisku, a nie, że to się dzieje przypadkiem. Dostanę piłkę i nagle coś wykonam, nie wiadomo co. Musicie mieć pewien plan. Oczywiście nie da się powiedzieć, że jestem we wszystkim dobry, nawet jak będziecie mieli 30 lat, już parę lat w ekstraklasie zagranych, ale każdy z graczy ma swoje mocne strony, na których bazuje. Trenerzy zazwyczaj. Pewnie u was jeszcze nie, ale tak ustawiają tych graczy, żeby na tych mocnych stronach polegać. I potem, jeżeli przychodzi okres przygotowawczy, jakieś kampy i tak dalej, to wtedy wy sobie poszerzacie ten horyzont. Uczycie się nowych rzeczy i potem dodajecie to do swojego repertuaru koszykarskiego. To bym chciał, żebyście mniej więcej robili, znali swoje rzeczy. Tutaj na kampie, zobaczcie, macie dużo nowych zagrań, ruchów i tak dalej. Macie to wszystko w swojej głowie przetwarzać, próbować dodawać, tak żeby, to nie jest tak, że we wszystkie rzeczy, które tu się uczymy, wszystko się nauczycie i będziecie to stosowali. Wybierzcie sobie 3, 4, 5, macie te notesy, zapiszcie sobie 2-3 rzeczy każdego dnia, pach, 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 przyjdźcie sobie to zrobić, potem jak mamy ten, biegamy coast to coast, możecie sobie potrenować. Potem kolejnego nie dodajemy kolejne, wyjdziecie z kampu i z tych 20 rzeczy, które sobie zapiszecie, 3 wprowadzicie na najbliższy sezon, jest super. Za rok sobie wprowadzicie kolejne 3 i będziecie się tak po prostu rozwijać. To jest takie świadome rozwijanie, czyli nie to, że robicie to, co trenerzy wam mówią, to jeszcze wy sami w sobie toczycie taki proces, na którym się szkolicie. Kumamy to mniej więcej, czy nie? A propos tej medytacji może jeszcze pogadamy. Życie koszykówką napisałem, zadanie. Co to jest? Słucham. No, życie koszykówką. To tak napisałem skrót myślowy. Nie zgłaszamy. Zgłaszałeś się? Nie. Słucham. To na przykład oglądanie, na przykład właśnie jak pan nam mówił, meczy, koszykówki, oglądanie o tym, jak stać się lepszym koszykarzem, czytanie o tym. Czyli na przykład po prostu interesowanie się koszykówką. No, to, że się interesujecie butami, nie ma żadnego wpływu na to, czy będziecie koszykarzami. To jest tak zwane kibolskie, dziecięce marzenie o koszykówce. To, że wiecie, jaki koszykarz gra w jakich butach NBA, nie ma nic wspólnego z rozwojem koszykarskim. Zazwyczaj słabi gracze to robią. Więc wy musicie się zainteresować koszykówką w taki sposób, że musicie ją oglądać. I nie oglądać NBA. Okej, NBA dla fanów sobie można obejrzeć w niedzielę, ale ludzie, którzy myślą realnie o graniu w koszykówkę,
musicie sobie znaleźć jak najszybciej ludzi, którzy są podobni do Was, już macie mniej więcej wyobrażenie, jak będziecie wyglądali lub jak byście chcieli wyglądać w przyszłości. Znaleźć sobie ludzi w polskiej lidze, w Europie, w Eurolidze, którzy wyglądają tak, jak Wy możecie wyglądać, sobie takich graczy oglądać, śledzić ich, oglądać mecze. W internecie macie nieograniczony dostęp do wszystkiego i chciałbym, żebyście poświęcili swój czas na to, żeby sobie takie coś pooglądać, bo oglądanie koszykówki jest częścią Waszego treningu. To jest tak samo jak tutaj siłka, hala i tak dalej, wszystko to, co robimy. Oglądanie basketu to jest po prostu część treningu, Wasz mózg patrzy i przetwarza to, co robiliście tutaj. Zobaczcie, o kurde, on to zrobił, co ja robiłem na treningu, tu czy w klubie. I potem to do siebie wprowadzacie. To jest bardzo ważne, a niestety duża liczba graczy, którzy przyjeżdżają na kamp i ogólnie wszędzie, mówią, że lubią koszykówkę, ale tak naprawdę jej nie oglądają. Po prostu sobie trenują, czasami sobie obejrzą highlightsy jakieś, interesują się lifestyle'em koszykarskim, ale jeżeli zapytamy ich, czy ktoś obejrzał jakiś mecz koszykówki, to zazwyczaj ludzie tego nie wiedzą. A jeżeli oglądają, to po prostu patrzą tylko i gadają. Nie patrzą, jak ten zawodnik biega, jak ustawia stopy, jak zastawia, jak zamyka nadgarstek i tak dalej. Nie zwracacie na to uwagi i potem nie macie dobrych wzorców, bo sami z każdego gracza można coś zabrać. Nie będziecie kopią jakiegoś gracza, ale od każdego można coś wziąć. Więc jeżeli nie zaczniemy oglądać koszykówki, będzie bardzo ciężko nam się w dobrym tempie rozwijać. Da się, są ludzie, którzy zrobili karierę i nie lubili koszykówki, ale to są ludzie, którzy mieli jakieś super warunki fizyczne i tak dalej. To nie, samo się nic nie stanie. A Iverson jest super, można od niego super brać z jego akcji, ale to nie jest gość, którego w tej chwili jesteś w stanie oglądać, bo po pierwsze on już nie gra. Żył trochę w innej koszykówce. No nie jesteś taki szybki jak on. I on jest super, żeby był naszym idolem i tak dalej, żeby go podziwiać. Rewelacja. Ale żeby czerpać od niego inspirację na więcej, sama Iverson ci nie wystarczy. Musisz sobie znaleźć kogoś, kto gra w naszej polskiej lidze, zakładamy w Ekstraklasie. Spójrz sobie na obwód, jest mnóstwo graczy Polaków, którzy prawdopodobnie przeszli taką drogę jak Ty, bo w każdej drużynie Ekstraklasy siedzą gracze, którzy siedzieli w tej sali konferencyjnej. Każdy, nie ma. Więc to jest bardzo łatwe. Nie ma drużyny, której nie siedzą. Tak, w pierwszej lidze, w drugiej lidze, w Ekstraklasie nie ma praktycznie klubu, gdzie nie siedzą kampersi. Więc to jest bardzo prosta droga, tylko trzeba mieć dużo cierpliwości. Więc szukajcie sobie tych graczy, co jest. W takim szklanym kwadracie. Na jakimś programie? No to już musisz stary sam znaleźć. Myślę, że masz takie umiejętności, żeby... To wpisz w Google, Polska Liga Koszykówki. I wtedy ogarniesz. W Krakowie masz pierwszą ligę. Grają na AGH. Możesz sobie chodzić na mecze. Co tydzień grają mecz. No, to musisz się tym zainteresować. Bo to jest droga do zrobienia kariery. Najpierw gramy w drugiej lidze, potem w pierwszej, potem w Ekstraklasie, a potem jak jesteśmy super, idziemy za granicę. Dobra, przyspieszamy. Świadome trenowanie, mówiłem. Oglądanie basketu, mówiłem. Kto mówił czytanie, że jeszcze trzeba czytać? Czyli mamy mnóstwo, na rynku polskim mamy naprawdę więcej niż inne kraje w Europie książek po polsku o koszykówce. Koszykarzy, drużyn. Warto to czytać, bo są ciekawostki, bardzo fajne. Niektóre są takie po prostu publicystyczne, a niektóre są naprawdę fajne, można sobie parę rzeczy ukraść. A jeżeli już znamy angielski na tyle, że ogarniamy książki, to praktycznie mamy nieograniczone limity, bo wystarczy sobie kupić czytnik Kindle albo w internecie szukać. Mamy niesamowite źródła wiedzy, wywiady i tak dalej. I to zawsze namawiam kampersów, żeby angielski dla nich był czymś normalnym, tak jak gadanie po polsku. Bo jeżeli gadamy po polsku, to naszą granicą jest tylko ten kwadrat, Polska. A jeżeli gadamy po angielsku, nie mamy praktycznie żadnych limitów, jeżeli chodzi o nasze życie, granie, naukę, pracę, znajomych. Nie ma żadnych limitów, więc skupmy się na tym, żeby ten angielski znać. Więc czytanie jest spoko. Druga pasja, też zawsze gadam zawodnikom, ale w sumie nie wiem, czy to jeszcze do Was pasuje, bo Wy musicie tą pasję mieć w koszykówce. Nie wszyscy mają dobrze rozwiniętą pasję koszykarską, bo nie oglądacie basketu. Czy ktoś obejrzał dzisiaj jakiś mecz? Wczoraj Was pytałem, czy ktoś oglądał mecz, czy nie? To kto? Jest wtorek. Jaki oglądałeś? A to mówiłeś mi wczoraj, przecież gadaliśmy o tym. Powinniście sobie oglądać te mecze. W internecie jest wszystko. Na YouTubie pzkosz.pl, Polski Związek Koszykówki, macie wszystkie mecze młodzieżowe, finały U16, 19, 20. Dziewczyny mają to samo. Też jest, wszystkie mecze są dostępne. Przecież to, że teraz gadamy na przykład o finałach U19, dla was to jest za parę lat. Może dla niektórych więcej, ale za parę lat. Więc musicie oglądać te ligi, bo tam chcecie docelowo się stać. Nie da się być koszykarzem, nie funkcjonując w finałach i w ligach młodzieżowych, tych na wyższym poziomie. Ciężko. Mało jest takich ludzi. Więc chciałbym, żebyście rozwinęli swoją pasję, nie tylko, że gadamy o koszykówce, interesujemy się butami, ciuchami, oglądamy highlights NBA, ale naprawdę traktujemy to jako nasz kolejny etap rozwoju, czyli oglądamy polską ligę, znamy graczy
i tak dalej. Dobra, żeby przyspieszyć, jakie cechy osobowości powinien mieć ten nasz gracz, w którym teraz się możemy stać? Nie zgłasza... Ej, czy ktoś w szkole ma taką zasadę, że może gadać bez zgłaszania? Serio? Wow. Proszę, nie chcę, kto chce mówić, to gada, tu nie ma... Dobrze, masz, napisz, będziesz to nam pisał, bo ja wszystko piszę. Cierpliwość, co to znaczy? Słucham. No czekać to się nie da, trzeba trenować jeszcze, dobrze. Cierpliwość, to jest takie nasze założenie, że naszym celem tutaj, jak jesteśmy, nie ma być to, żebyśmy byli teraz dobrzy, tylko ma być dobrzy za parę lat. Czyli wszystko, co robimy, ma być, mamy patrzeć do przodu. To, o co gadaliśmy o małych piłkach, na takim kampie chcemy używać małych piłek, sorry, dużych piłek, bo będziemy nimi niedługo grali. Mamy być cierpliwi. Jeżeli zakładamy sobie, że będę trenował kozioł i tak dalej i mi ta piłka wypada, to się nie mogę tym irytować, bo cierpliwość wymaga tego, że to trwa długo. Ten proces szkolenia, o którym gadaliśmy, ten rozwój, to jest też słabe strony, mocne strony i tak dalej, to jest bardzo długie. Żeby zostać koszykarzem, nie wystarczy trenować 2 lata, 3, 5. Nawet czasami gracze, którzy trenują 10 lat, mają jakiś kryzys, spadek formy i przez rok nie wiedzą, co się dzieje. I też trzeba być cierpliwym, czekać dalej, bo to nie jest tak, że teraz coś na mnie wychodzi, to za chwilę samo się przyłączy i będzie super. Naprawdę to jest bardzo długi proces, więc ta cierpliwość jest bardzo ważna. Cierpliwość rzutowa jest bardzo ważna, że nie możemy się załamywać tymi rzutami, czy trafiliśmy, czy nie. I to jest bardzo ważne. Cierpliwość jest spoko. Każdy kuma, na czym polega mniej więcej cierpliwość. Koszykówka nie gwarantuje nam nic, jeżeli chodzi, że na przykład byśmy spędzili na takim kampie miesiąc, dwa, cokolwiek. To nie mamy, albo nawet byście się zamknęli z jednym trenerem na sali i byście powiedzieli, dobra, będę teraz trenował rzuty za 3 po koźle. I nawet gdybyście poświęcali 6 godzin na te rzuty, nie macie żadnej gwarancji, że będziecie mieli wyższy procent tych rzutów. Bo jest jeszcze wiele czynników, które na to wskazują. Na meczu oczywiście, bo jak będziecie stali, będziecie trafiali, ale na meczu nie ma gwarancji, że ten rzut wam spadnie. Zobaczcie, że niektórzy gracze mają duże wahania za mało lata, ale potem to się jakoś normuje, że mają 35-40% za 3, potem jest 45, ale to potrzebują trochę czasu, więc ta cierpliwość jest bardzo ważna. Ktoś jeszcze ma coś do dodania do cierpliwości? Stabilność psychiczna to taka, może nie, to jest dobrze chcesz powiedzieć, ale to jest źle nazwane, ponieważ nie da się być cały czas w dobrym nastroju. Można mieć zły humor, można być smutnym, można być zdenerwowanym. To jest cały ten wachlarz naszych emocji, które są całkowicie normalne. To nie ma ludzi, którzy są cały czas stonowani albo cały czas weseli. Nie ma takich ludzi. Ani też nie ma ludzi, którzy są cały czas smutni. Chyba, że mają rzeczywiście depresję i tak dalej, wtedy muszą się zgłosić po pomoc. Ale musimy sobie uświadomić, że to, co ty chcesz powiedzieć, stabilność emocji, to jest dobrze powiedziane, tylko źle nazwane. Musimy po prostu umieć te swoje emocje nazywać i kontrolować. Teraz jestem, oczywiście nerwy na meczu i tak dalej. Musimy sobie, jakby nie możemy się deprymować, tak się mówi, deprymować przez to, że się gadamy z sędzią, kłócimy się z kimś i tak dalej, to nam zajmuje grę. Ale to, że jesteśmy pewnego dnia smutni, to nie jest jakiś koniec świata. Po prostu jesteśmy smutni, musimy się tak jak w medytacji zatrzymać. Czemu jestem smutny? Szukamy tej myśli, myślimy sobie, dobra, jestem smutny, bo jakiś powód. Za chwilę sobie na spokojnie tłumaczymy, że okej, przecież to za chwilę minie, nie będzie. I za chwilę się to wszystko wraca do normy i jesteśmy w dobrym humorze, takim stabilnym. Więc musimy rozmawiać sami ze sobą i nazywać nasze emocje i może sobie z nimi po prostu funkcjonować, wiedząc, że to wszystko się zmienia. To nie jest tu i teraz, to nie jest na zawsze to, co teraz czujemy. Więc to jest bardzo, bardzo dobre. Dobra uwaga. Dalej, słucham. To było przed chwilą. Dalej. Czyli co to znaczy? Musimy nazwać to. Dawaj, zapiszesz nam, ale ubierz nam to w słowo jakoś. Sorry. Co to znaczy? Być dobrym teammate'em. Jak to nazwać? Tu, osobowość. Cecha osobowości. To trzeba być otwartym, nazwijmy to. I jak to jeszcze można nazwać? No dawaj, otwartość napiszmy. No, słucham. Wszystkie pomysły są dobre, tylko się nie możecie wstydzić. Tu mów. Cierpliwość i otwartość. No co? Otwartość. Co to znaczy otwartość? Trzeba być otwartym. Na co? No na razie nie jesteście, bo się wstydzicie gadać ze sobą. Mamy mały kamp, więc wszyscy tu powinniście czuć się. To, że my to nagrywamy, to zrobimy może z tego podcast. Nie będziecie nigdzie widoczni, nie martwcie się. Więc nie musicie się wstydzić, że ktoś was wyśmieje, że coś powiedzieliście. Śmiało. Wiecie, tylko się wstydzicie. Musimy być komunikatywni, po pierwsze. Po drugie, musimy starać się szerzyć pozytywne emocje. I do tego naszego stopu tam mamy, co trzeba przestać robić.
żeby być otwartym i cierpliwym, musimy też pozbyć się tego, czego wszyscy lubią. To łączy ludzi. Narzekanie. Jeżeli chcemy być dobrym graczem i chcemy być trochę poza tymi wszystkimi takimi przeciętniakami, to nie chcemy być tymi ludźmi, którzy gadają, o, sędzia nas oszukał, ten sędzia to zrobił źle, to jest źle, to jest źle. A? Tak, no wszyscy zazwyczaj wszystko, może nie to, że winy, ale po prostu nie zwracać na to uwagi, że jeżeli ktoś dyskutuje, jakiś zawodnik, że sędziowie są źli, to albo to olewamy, uciekamy od tej dyskusji, albo mówimy, stary, jeżeli to jest jakiś nasz dobry kumpel z drużyny, warto powiedzieć, stary, skupmy się może na sobie, co mogliśmy zrobić lepiej i tak dalej, bo sędzia jest też człowiekiem, czasami widzi dobrze, czasami źle, tak samo my dobrze gramy, czasami nie, czasami trafiamy, czasami nie. To jest, ogólnie my chcemy, żebyście byli zawodnikami, którzy... To zależy, to jest odpowiedź na wszystkie pytania, nie chcemy jej tutaj, bo tu moglibyśmy to zależy stwierdzić oprócz tego wszystkiego. Jest tak, jeżeli chodzi o kreowanie gry, super, każdy chce mieć gracza, który po pierwsze pozytywnie wpływa na szatnię, wszyscy go lubią, czyli chcą z nim przebywać. Jeżeli będziecie takimi ludźmi, od których jest pozytywna energia, super, jeżeli nie będziecie koszykarzami, to będziecie ludźmi sukcesu, bo każdy będzie chciał dla was przebywać, czyli ta otwartość i tak dalej. Osoba, która, nie będziemy już zapisywali, bo żeby wysłać was do spania. Osoba, która nie narzeka, nie gada o tych sędziach, nie jest taką negatywną osobą, nie zaczyna dnia od mówienia, Jezus, jak zimno, o Jezus, jak ciemno, ale mi się nie chce. To trzeba, musimy sobie takie rzeczy wyłączyć. Oczywiście możemy sobie to pomyśleć, bo nie da się tego zatrzymać, że 7:15 nie chce mi się iść na ten trening, ale za chwilę trzeba powiedzieć, kurde, ale jednak mi się chce, bo chcę być koszykarzem, przyjechałem tu na kamp, to nie będę zamulał, idę sobie na trening, odeśpię sobie to po kampie. Ale nie budujemy takiej atmosfery, że gadamy o tym, że tu mi się nie chce, to i tak dalej. Nie chcemy być takimi ludźmi. Jeżeli widzimy ludźmi, którzy mają takie negatywne gadki, lubią robić taki small talk, bo niestety jest tak w naszej polskiej kulturze, że ludzie lubią narzekać. Zimą narzekają, że jest zimno. Jak jest lato, to mówią, Jezus, jak ciepło, nie da się żyć i tak dalej. My nie chcemy być takimi ludźmi, bo to nie są rzeczy, na które mamy jakoś wpływ. Więc to chcemy przestać. Co jeszcze? To omów słowami, my nazwiemy. Tak, że jak gra się na przykład jakiś drużyny na meczu, to jakiś, albo jest na defensie, albo właśnie na ataku, to na przykład chce sprowokować gracza, żeby on żeby on jakby odpuścił coś takiego, żeby mu na psychikę wjechać. Na tym poziomie, na którym wy jesteście, jeszcze się na psychikę zawodnikowi nie wjeżdża, musicie ze swoją ogarnąć sprawę. Dalej, co jest, co możemy dodać? Tej osobowości gracza. Odwaga. A, nie skończyłem wątku. Dobrze, a propos odwagi. Nie skończyłem tego wątku kreowaniu graczy. Jeżeli jest mecz, super, chcemy, żebyście kreowali zawodników, podawali i tak dalej. Ale jeżeli jest ostatnia akcja, rzut na zwycięstwo i macie piłkę na topie i jest przy was obrońca, a gdzieś tam obok jest kolega, który teoretycznie może mieć lepszą pozycję i wy macie decyzję, albo rzucam za trzy, zakładamy, przegrywamy dwoma, albo rzucam za trzy i mogę wygrać mecz, albo podaję do kumpla i on rzuca za trzy i możemy wygrać mecz, czy tam za dwa, to ja bym chciał, żebyście jednak byli tymi ludźmi, którzy nie podadzą. Bo jeżeli, nawet mimo to, że ktoś może mieć lepszą pozycję, ponieważ jeżeli trafimy ten rzut, super, wygraliśmy, jesteśmy super. Jeżeli nie trafimy, to dalej jesteśmy super, bo mamy super doświadczenie. Oddałem ten rzut, przegraliśmy mecz, ale mam doświadczenie, tak naprawdę nic się nie zmieniło. A jeżeli podamy do tego gościa i on trafi, to on jest super, nie my. A jak on nie trafi, to będzie nasza wina, czemu nie rzucałeś, ster, czemu podawałeś. Więc chciałbym, żebyście byli odważni pod tym kątem, że nie możemy się podejmować ryzyka. Jadaliśmy z grupą dzisiaj na treningach, no i przede wszystkim na meczach. Nie mylmy ryzyka z jakąś głupotą, ale chodzi mi bardziej o to, że jeżeli macie wy okazję odmienić mecz, to wy spróbujcie wziąć to na siebie, bo 30 razy wam się nie uda, ale kiedyś się uda dwa razy i zwyczaj takie rzeczy się pamięta, te dobre niż te złe, więc tym się nie przejmujcie. Nie miejcie takiej presji, że o Jezu, co kto powie, bo przegrałem. Dobrze. Relacje, jakie trzeba budować? Słucham, żeby zostać koszykarzem. Z kim? Bardzo dobrze. Się inspiruje do działania i daje ci motywację. Co jeszcze? Czyli okej, z lepszymi od siebie, żeby z nimi przebywać, gadać, dobrze. Co jeszcze? Z naszą drużyną nie ze wszystkimi się czasami da, ale musimy dbać o to, żeby one były poprawne. W koszykówce zespołowej nie każdy jest równy. Jeszcze się przekonać wielokrotnie, że są, trenerzy są tacy, że lubią sobie kilku innych graczy z dwóch ulubionych i nie traktują tego równo. Bardziej dobry jest ten kierunek, że mamy dbać o poprawne relacje w naszej drużynie. Mamy spróbować obcować z ludźmi, którzy są od nas lepsi, żeby się od nich uczyć. Z kim jeszcze relacje musicie mieć dobre, żeby zostać koszykarzami?
No to tak jak z drużyną, no drużynie poprawne, dobra. Z trenerami musicie mieć dobre, bo jednak to oni od was... Jak dobrze mieć relacje z trenerami? Słucham. Różnymi, waszymi. W sensie, bardziej tu chodzi mi o was, że mamy dobrze podchodzić do treningu, dobrze się zachowywać, ale nie chodzi mi o zachowanie jakieś takie ludzkie, tylko bardziej teraz gadajmy o sprawach koszykarskich. Czyli przychodzimy na trening i dobrze na nim trenujemy. Zadawać pytania. Tak, co jeszcze? Spróbować przynajmniej, bo nie wszystko da się zrobić. Tak, pamiętajcie, że złe nawyki są takie, że nawet jeżeli coś mega wiemy, że to jest złe i nie chcemy tego robić, czasami automatycznie już człowiek robi, bo to jest bardzo... W koszykówce zawodowej nie będziesz miał racji, bo po prostu trener cię zmieni, jak się zwolni, jak nie będziesz pasował do koncepcji, więc tutaj i to jest tak, że jeżeli jesteś graczem w jakiejś drużynie, to nie masz racji, bo trener ma rację. Jeżeli ci powiesz, że masz być w lewo, ty myślisz, że trzeba być w prawo i powinieneś w prawo, to po prostu cię zwolnią z klubu. To nie chodzi o tą rację. Zależy, jakie są założenia. Zresztą nie wiem, jakie można mieć z trenerem pretensje o to, kto ma rację, kto nie. O co na przykład? Miałeś jakieś kosy z trenerem? Dobra. Gdzie i kiedy? To jest takie szybkie. To będzie na koniec, bo nam idzie wolno, a każdy z was powinien mieć mini plan na siebie. Taki realistyczny. Każdy z was mniej więcej wie, gdzie jest, w jakim mieście, gdzie gra, jakie ma możliwości i tak dalej. I powinniście sobie zakładać, że dobra, za rok, dwa chcę być w jakimś miejscu. Zakładamy, chcę się dostać do jakiejś drużyny swojej, do rocznika, być w pierwszej piątce. Za trzy lata chcę, czy tam gdzieś idę do jakiejś konkretnej szkoły, lub jeżeli ktoś jest z jakiegoś miasta, gdzie musi wyjechać, żeby grać, to chcę iść do tego i tego klubu i tak dalej. Potem chcę iść w tym klubie, przebić się dalej. I to chodzi o to, że rzeczywiście musicie sobie konkretne dać przykłady, żeby mieć po prostu jakiś cel, że jeżeli jutro o 7.15 nie będzie wam się chciało wstać, to w waszej głowie ma się zaświecić nie tylko, że przyjechałem na kamp trenować, tylko że za 3 lata, czy gdzieś za rok chcę walczyć tu jakąś swoją pierwszą piątkę, każdy ma jakiś mini cel. Więc powinniście sobie taką swoją karierę zaplanować. Gdzie będę za rok, 2, 3, 5, zależy tam w jakim jesteście mniej więcej szkolnym wieku, bo po tych szkołach się zmienia te kluby i tak dalej. Więc chciałbym, żebyście taki plan na siebie zbudowali i jeżeli ktoś sobie wymyślił, na przykład, że chce wyjechać do innego miasta i grać w klubie X, który ma na przykład drugą ligę lub tam U19, U18, U16, to już trzeba ten klub X, do którego chcemy iść, oglądać. Jeżeli gdzieś będziecie jechali na testy, to zanim pojedziecie na testy jakiegoś klubu, trzeba już ten klub oglądać, wiedzieć, kto tam gra, jak oni wyglądają, oglądać te mecze, patrzeć na to, ile mi brakuje, żeby tam być. Jeżeli wymarzycie sobie, że chcecie grać w jakimś klubie polskiej ekstraklasy, to warto już sobie ten klub oglądać. Może się wydarzy, że nie zagracie akurat w tym, ale już będziecie mieli wiedzę na temat, jak wygląda ekstraklasa, jak wygląda pierwsza liga, jak wygląda druga liga. To wszystkie mecze są już teraz w internecie, macie o wiele łatwiej. Ci gracze, którzy teraz grają, mają po 35 lat, oni tego możliwości nie mieli, żeby sobie te wszystkie mecze oglądać. Więc dla was jest to bardzo łatwo. Więc chciałbym, żebyście taki plan mieli, zrobili sobie realistyczny plan. Oczywiście każdy będzie dobry, ja chcę grać w NBA, ale żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi, musicie sobie zaplanować, jak byście tam chcieli się dostać. I nawet jak się nie dostaniecie do NBA, to się może dostaniecie do pierwszej ligi. I to będzie połowa waszego planu zrobione, ale będziecie grali sobie w pierwszej lidze, będzie super. I to trzeba sobie zaplanować, żeby po prostu i to wszystko połączyć z tym świadomym trenowaniem, szukaniem swoich mocnych stron i tak dalej, i tak dalej. Strasznie to przykróciłem, bo nie byłem pewny, no nie jesteście za bardzo gadatliwi, ale to może dlatego, że jest późno. Ale w każdym razie mam nadzieję, że coś z tego sobie zapamiętaliście i parę rzeczy, które tutaj gadamy, a w sumie wszystkie możecie używać od jutra, czyli szukać swoich mocnych stron, skupiać się przed treningiem, robić sobie wizualizację, dzisiaj wieczorem przejść sobie cały dzień, jak mi poszedł dzień na treningi, przejechać w głowie, zapisać sobie na notesie, co trenowałem, co chcę używać, co mi się spodobało, jaki cross, bo nie wszystkie crossy, które my tutaj wam pokazujemy, są dla was wszystkich. Pamiętajcie, że każdy sobie ma wziąć jeden, dwie, trzy rzeczy z każdego dnia treningu i sobie to wprowadzić do swojego repertuaru. To nie jest tak, że wszystko się nauczymy. Nie ma graczy, którzy mają wszelkie możliwe crossy. My chcemy być realnymi optymistami na temat naszego rozwoju. To jest bardzo ważne, żeby po prostu mieć sobie cele. Jeżeli raz na jakiś czas zaczniecie, dobra, to wprowadziłem i to dalej, to wtedy będziecie mieli bardzo szybki robili postęp. A jak będziecie oczekiwali, że chcę być super, wszystko chcę umieć i nagle będzie się okazało, że tego nie umiem, to wtedy wasza motywacja pójdzie w dół i będzie wam o wiele ciężej trenować. Niektórzy są bardzo młodzi, więc mogą jeszcze mieć to gdzieś i po prostu się bawić koszykówką, ale ja zawsze staram się nie rozróżniać, że jednemu rocznikowi młodszemu nie mówię czego, co mówię starszym, ale tu chodzi o to, że im szybciej zakumacie świadomie trenować i część z tych rzeczy sobie stosować w życiu, tym macie więcej czasu na zebranie doświadczenia i po prostu rozwinięcie swoich koszykarskich marzeń może i celów. Kumamy? Jutro 7.15.
mamy rozruch i jutro, jeżeli chodzi o siłownię, co jest? Siłka Lider? Siłka Lider jest w tym budynku, to jest jeszcze inna siłownia, na niej jeszcze nie byliśmy, ale ona jest tutaj, więc się spotykamy przy recepcji. A po południu mamy pół godziny więcej spania, grupa A, po obiedzie i mamy 16:00. Tam siłka, pół godziny takiej siłki wprowadzającej i potem półtorej godziny basketu, a grupa B 15:00 koszykówka i pół godziny takiego wzmocnienia na tej siłce przy hali do 17:00. Jutro jest fizjo, 17:45, więc grupa B przychodzi, 17:45 już na niego czeka, grupa A będzie go miała po treningu i pamiętamy, żeby pomiziać tape'a, jak go dostaniemy. Fizjo też będzie w piątek, więc jakby ktoś do niego jutro nie szedł, bo będzie wszystko ok, to jeszcze będzie miał szansę w piątek. Jeszcze nawet nie jest połowa kampu, więc się dobrze regenerujemy, wietrzymy pokoje, wysypiamy, bo już teraz będzie już tylko ciężej. Pytania? Spadamy. Dobranoc.